dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu przepis na zupę, która jest idealnym uzupełnieniem diety osób chorujących na cukrzycę typu drugiego. Będzie to odcinek wraz z częścią praktyczną, zatem zachęcam Państwa, aby zobaczyć ten film do końca, bo będzie naprawdę przepełniony bardzo ciekawymi informacjami. Dla wszystkich tych, którzy jeszcze nie wiedzą, cukrzyca typu drugiego to choroba, w której dochodzi do trwale podwyższonego poziomu glukozy we krwi. Niestety, choroba ta daje szereg niebezpiecznych objawów. Niszczy układ krwionośny, nerwowy, atakuje nerki czy też nogi. Zaatakowane kończyny bywają amputowane w wyniku powikłania, jakim jest stopa cukrzycowa. To wszystko za sprawą wysokiego poziomu glukozy. Jak zatem nie trudno wywnioskować, ideą każdej formy leczenia jest, czy to za pomocą leków, czy też za pomocą diety, jest przywrócenie prawidłowego poziomu glukozy we krwi, a dzisiejszy przepis idealnie się do tego nadaje. Rośliny i substancje zawarte w przepisie, który dziś Państwo zobaczycie, nie tylko obniżają poziom glukozy we krwi, ale także obniżają wskaźniki świadczące o rozwoju wtórnych powikłań. Mowa m.in. o hemoglobinie glikowanej. Jakie to magiczne składniki zawarte będą w dzisiejszej zupie? Pierwszy składnik to nasiona koźradki. Dlaczego warto włączyć je do diety osób chorych na cukrzycę? Spójrzmy, co na ten temat mówi nauka. W badaniu pod tytułem Wpływ nasion koźradki na profil glukozy i lipidów we krwi u pacjentów z cukrzycą typu drugiego czytamy. Z badań wynika, że nasiona koźradki można stosować jako dodatek w leczeniu cukrzycy typu drugiego w postaci namoczonej w gorącej wodzie. Mało tego, wyniki stosowania tych nasion były naprawdę imponujące. Jak czytamy w powyższym badaniu, glukoza naczczo spadła o 25%, trójglicerydy o 30%, a zły cholesterol o 30,6%. Ale do tej zupy, która jest kierowana dla osób chorych na cukrzycę, warto dodać jeszcze jeden bardzo ważny składnik, a mianowicie oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia. Otóż oliwa ma silne właściwości antyoksydacyjne, w związku z tym ma ochronne działanie na układ nerwowy, który jest bardzo mocno i bardzo silnie atakowany w przebiegu tej choroby. Oliwa z oliwek skrywa w sobie jeszcze jeden potężny sekret. Mowa tutaj o zbawiennym wpływie na stopę cukrzycową, ale o tym opowiem Państwu w trakcie dzisiejszego filmu. A ja już zapraszam Państwa do naszej kuchni, gdzie wspólnie z naszym wspaniałym kucharzem Maciejem pokażemy Państwu, jak zrobić nie tylko zdrową, ale również odżywczą i smaczną zupę, w szczególności polecaną osobom chorym na cukrzycę typu drugiego. Zapraszam. A my witamy w części praktycznej, w której pokażemy, jak wykonać zupę z zawartością koźradki, która obniża poziom glukozy we krwi. Zapraszam. Na początku tego filmu zaznaczam, że tą zupę spożywamy inaczej niż tradycyjne zupy. Jemy ją w małych ilościach do każdego posiłku. W jaki sposób dokładnie, opowiem na końcu tego filmu. A ja jak zawsze przypominam, że lista składników znajduje się w opisie tego filmu. Przygotowanie zupy zaczynam od obrania cebuli i pokrojenia drobnoczosnku. Charakterystyczny, lekko pikantny smak czosnku doskonale komponuje się z delikatniejszym, nieco gorzkawym smakiem koźradki. Sprawia, że danie jest pełne smaku. Do cebuli czosnku dodaję łyżkę oliwy z oliwek i podgrzewam około 2-3 minuty. Następnie dodaję wcześniej namoczoną koźradkę. Ważne jest, że nasiona koźradki muszą się moczyć co najmniej 4 godziny. Najlepiej, gdy zostawimy je w wodzie na całą noc. Całość zalewam bulionem warzywnym i gotuję 10 minut. Teraz czas na obranie i pokrojenie pomidora. Pomidora nacinamy, wkładamy na kilka sekund do wrzątku. Następnie przekładamy go do zimnej wody. Dzięki temu skórka łatwiej się obiera. Pokrojonego pomidora wraz z kminem rzymskim i suszoną miętą dokładam do zupy.
Całość gotuję jeszcze około 5 minut, następnie wszystko razem będę miksował blenderem ręcznym. Miksowanie wszystkich składników sprawia, że smaki się łączą. Zapewni nam to spójny smak w każdym kęsie. Panie doktorze, co możemy dodać jeszcze do zupy, żeby była zdrowsza? W dzisiejszym przepisie pojawiła się oliwa z oliwek. Natomiast przygotowując się do dzisiejszego odcinka, natrafiłem na szalenie ciekawe badanie naukowe. Okazało się, że naukowcy w badaniu klinicznym smarowali oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia rany stopy cukrzycowej. Jak się później okazało, te rany goiły się szybciej. Natomiast na ten temat pojawi się cały osobny odcinek. A teraz zapraszam do dalszej części przepisu. Zupa jest już ugotowana. Doprawiamy ją solą, pieprzem. Dla zbilansowania smaku dodajemy odrobinę soku z cytryny. Całość uzupełniam oliwą z oliwek i listkami świeżej mięty. A ja przypominam, że tej zupy nie spożywamy jak tradycyjnej zupy, tylko spożywamy ją w małych ilościach do każdego posiłku. W jaki sposób dokładnie, opowiem teraz w części teoretycznej. A teraz dość ważne informacje na temat dawek oraz możliwych interakcji. Pierwsza rzecz, powiedzmy o bezpiecznych ilościach nasion koźradki. Otóż dane naukowe wskazują, że do 10 gramów namoczonych we wrzącej wodzie nasion koźradki dziennie, stosowanych regularnie do 3 lat, nie wykazuje żadnych negatywnych konsekwencji dla naszego zdrowia. I kolejna bardzo ważna informacja. Zupę tą spożywamy inaczej niż typową zupę. Mowa o ilości oraz sposobie spożywania. Zupę taką najlepiej spożywać przed śniadaniem i przed kolacją po 50 ml, czyli łącznie, dziennie nie powinniśmy przekraczać dziennej objętości 100 ml. Pozostałą część ugotowanej zupy należy zamrozić i użyć rozmrożonej każdego dnia. Zatem całość zupy wystarczy nam na ponad tydzień. A jeśli zdecydujecie się Państwo na wspomaganie kontroli cukrzycy typu drugiego właśnie z pomocą nasion koźradki, to polecam kontrolować przynajmniej przez kilka pierwszych dni poziom glukozy we krwi, bo jeśli będziecie Państwo w tym samym czasie stosować leki przeciwcukrzycowe i nasiona koźradki, to może dojść do zbyt mocnego obniżenia poziomu glukozy we krwi. Warto zatem poznać reakcję swojego ciała właśnie na tę roślinę. A na koniec tego filmu chciałbym Państwa ostrzec przed oszustami, którzy wykorzystują mój wizerunek do reklamowania preparatów niewiadomego pochodzenia. Mój wizerunek, wizerunek pani Skrzyneckiej oraz Cichopek, oszuści wykorzystali do promowania preparatu KetoSlim oraz Acardin. Oszuści bezkarnie wykorzystują moją twarz do promowania dziesiątek niewiadomego pochodzenia preparatów. Od preparatów na pasożyty po maści na ból stawów. Dlatego oświadczam, że moje oryginalne witaminy oraz suplementy, czyli suplementy marki Scotchelas, odnajdziecie Państwo w zielarniach, aptekach oraz sklepach ze zdrową żywnością oraz co najważniejsze na mojej oficjalnej stronie, czyli stronie marekscotchelas.pl, do której link zawsze umieszczam w opisie filmu. Zatem kolejnym razem, gdy zobaczycie Państwo moją doklejoną twarz do reklamy na stronie innej niż mój kanał na YouTubie, to proszę się nie dać nabrać. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.